Jak mówiłem gin, to nie miałem na myśli wybuchni. Wybuchy są trochę straszne. Jak w tym żarcie, gdzie jest księżniczka po wybuchu bomby. Wszędzie. No. Standardowo oczywiście schodki. Tym razem jako, że nie walczymy, bo zdaje się będziemy walczyć z jakąś panią, to wszystko jest różowe, a nie czerwone jak u Drakuli. Czerwony księżyc. To jest śmierć. Śmierć, co ty tu robisz? Śmierć! Przestań! Aha, dobra, wylosowałem dwójkę i walczę z bossem drugiego poziomu. Wydawało mi się na początku, że to karty Tarota, ale faktycznie nie było tam chyba symboli. Symbol kielicha, nie pamiętam, żeby był na którejś z kart. Straż. Naprawdę? Oni mnie zmuszą do pokonania wszystkich tych bossów na jednym pasku HP? Na jednym? Ja nie poradziłem sobie, ja nie potrafiłem sobie z nimi poradzić na kilku paskach HP. Znaczy, musiałem restartować. No ale z drugiej strony to fajnie. Dobra, co tam? Aha, trafiłem w kartę śmierci. Świetnie. Zero. Mięso! Dziękuję. Oho, dobra, ten najgorszy dla mnie bosik. On ma inny kolor. Nie podoba mi się ten fakt. Czemu on ma inny kolor? Też ma mniej HP chyba niż za pierwszym razem, co? O, nie trafiłem. Tak, miał mniej HP, ewidentnie. Bo to kopia. Nędzna. Nędzna kopia bossa. Spoko, w sensie, jak tak z tyłu głowy, to nie jestem w stanie wymyślić żadnego bossa, który sprawił mi aż tyle problemów, żebym rzeczywiście się bał. Niech mnie sprawdza. No nie sięgam, serio. Sprawdza, czy uważnie grałem. Ta druga faza, zapomniałem. Za szybko się to wydarzyło po prostu. Czemu ja tyle życia tu straciłem? Bo ciężko go trafić, do jasnej cholery. No gin. Dobra, dobra, dobra. Wszystkie karty poległy na razie. Nie wiem, czy będziesz miał jeszcze kolejny zestaw? Już nie ma kart, wszystkie poległy. Okej. Okej. Dwa i dasz. Nie, teraz ciągasz. Okej. Muszę się trzymać z daleka. Okej. Ten atak kojarzy z czwórki. Trzy. Wow, okej. Raz. Okay. No.
Płoń! Nie masz drugiej formy, co? Dobra. Nie no, to nie było takie proste. Ale dobrze, że śmierć też miała mało HP. A, co? Co? Nie gadaj! Co jak GG? GG? To oni... Nie. No właśnie, wiedziałem, że jeszcze... Aha, dużo HP ma. GG, ścieżka pierwsza. To mnie w konia zrobiłeś, już się ucieszyłem. Ładny jest bardzo księżyc w tej grze we wszystkich formach. On nie najgorzej, bo mi, nie dali mi pełnego upgrade'u. Aha, dobra, widzę gdzie muszę się ustawić. Co ty robisz? Ajaj, przecież to było... Ty weź się może wścieknij, bo te twoje ataki są coś za proste. Dobra, muszę go zabić teraz, bo... A, bo to mnie trafi. Gin! Tak, to prawda, że są podobne jednak do kontry, no. Aha, to nie, że koniec. Elizabeth, co jest? Co ty robisz? Dlaczego? Więcej HP masz jeszcze. Aha, muszę ją uderzyć zanim... Tu mam. Co to jest? Okej. Okej. Aha, dobra. Już kumam ten koncept. Jakbym wiedział, co mam zrobić, to bym tego uniknął, bez problemu. Bo to kółko w ogóle nie sięga skrajnych elementów mapy, tylko musiałbym to wiedzieć. Ten timing mi jeszcze nie do końca wychodzi, ale spoko. Nie poszło źle teraz. Dobra, ty się znowu połączysz i teraz będziesz czarować tą swoją cudowną kulkę. Nie pamiętam, a ta kulka zespawniła ostatnio typów. Ono! Myślałem, że się zdespawni ta kulka, no! Dobra. Zespawni jednego gościa. Aha, nie jednego! Bo... A, po prostu nie udało mi się tego odczarować. Kumam. Dobra. Mogłem spróbować zdjąć ten spell. Ach, znowu się nie udało! Dobra, teraz będzie pierun, rozumiem. 5! No, zdążę! Ja zdążyłem! W ogóle 3 paski HP zabrałem. 6 mieczy? Ile? Nienormalna. Zabawa. A, nie trafiłem. Swoją drogą 6 mieczy jak na karcie Tarota.
Okej, czyli muszę muszę ją zdespelować, jeśli mam zamiar zadawać jej obrażenia. A to się robi coraz szybsze, co? W sensie coraz szybciej kastuję te spele. Będzie coraz ciężej. Okaże się, że w końcu nie mogę się pomylić ani razu. Dawaj, Eli. Wierzę. Obrażenia kolejny raz, jak zaatakujesz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sztos. Dobrze, Eli. Nie no, szóstki nie zdespeluje, no. Nie ma takiej szansy. Myślałem, że... Dobra. Nie! Pudło! Niedobrze. Nie zdespeluję tego. O! Nie! Nie zdespelowałem tego! Co się wydarzy? A! Mieczem nie muszą trafić po prostu. Okej, okay, fajny spell, polecam. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, Eli. Nie mogę się doczekać. Zatańczmy, Eli. Ty jesteś zbyt przewidywalna. Przykro mi. Gin. Eli, jak mówiłem gin, to miałem nie miałem na myśli wybuchni. Wybuchy są trochę straszne. Jak w tym żarcie, gdzie jest księżniczka po wybuchu bomby. Wszędzie. No. Elizabeth została pokonana przez Gentler. No i co teraz? Co, jeszcze wyżej? To naprawdę jeszcze nie był koniec? Nie, co ty mówisz? Serio, jeszcze kolejny boss do pokonania? Ja mam zero żyć, co mam zrobić? A tamten poprzedni był taki długi. Aha. Aha, masz więcej niż jeden atak, no to fajnie. Okej. Dobra, ja się muszę... Nie, no tutaj trzeba go po prostu zraszować, no nie widzę innej opcji. A już nie mam continue, prawda? Nie mam continue, prawda? Nie! Holy shit! No to jeszcze raz. Płoń, ziomy. Nie denerwuj mnie nawet. Tu mam już twoje ataki. W małym paluszku. Eli, nadchodzę. Dobra, pierwsza faza zrobiona. Prawie niemożliwą do pokonania. To znaczy, że przynajmniej da się ją przejść. Aczkolwiek... Czy tak się nie boję trudnych gier, to ja nie wiem. Bo jest taki poziom... trudności, który powoduje u mnie już frustrację, szczególnie jeśli wiąże się z powtarzaniem długich etapów w kółko i w kółko. Bo jeśli to są na przykład pojedyncze ekrany, które są skomplikowane, no to spoko. Mogę je powtarzać nawet 2000 razy.
ale jeśli muszę na przykład powtarzać pół godziny kontentu, no to już się trochę męczę, przyznam szczerze. Pamiętasz, jak powiedziałem, że jest jednak, są dwie gry, które mam w głowie, które nie wyobrażam sobie zagrać bez save state'ów? To właśnie jedno z nich. Battletoads to gra, której ja akurat osobiście nigdy nie skończyłem. Nie udało mi się jej skończyć. Ta, jedna z nich, no. A Dizzy to nawet nie wiem, o czym mówisz, szczerze mówiąc. O nie! Straciłem ulepszenie. Niedobrze. Bo ten bicie kogoś go sprytnie anulował do tej pory. A! Okej, czyli on mnie albo ja jego. Co? Nie trafiłem? Dawaj, dawaj, jeszcze raz. Chodź, chodź. Trafiony. Jeszcze raz, jeszcze raz! Płoń! Nie no, błagam, no przestań, ileż tych form, no już trzeciego bossa pokonuję w tym jednym podejściu. Czemu ty jesteś śmiercią? Ja się pytam. Dobra. To nie było trudne. Gin. Gin. No nie, jeszcze jedna. Co ty chrzanisz, ty? Ło. No, dobra. Widzę już prostszy sposób, żeby to zrobić, ale... Powariowaliście, że on ma trzy formy chyba. A teraz jeszcze pewnie nawet nie dostanę ulepszenia drugiego do bicia. Będę na tej jedynce nędznej. Świetnie! Bardzo się cieszę. No mega! Po prostu uśmiech od ucha do ucha. Tak na styku, tak szczerze. Mógłbym trochę wcześniej skakać. Właśnie, żeby nie wystrzelił żadnego ataku. Bo ja teraz nie mam pełnego zasięgu, żeby dobrze tą śmierć tutaj pacyfikować. Serio? Wleciał we mnie? No serio? Nie powinienem dostać tu obrażeń, to jest łatwy boss. Halo! Masz zero żyć! No jak mnie ten gość denerwuje. No nie. Dobić go do ściany. O, wściekł się. Nie mogę uderzyć po skosie. Nie! Szlak by to trafił, jasny, no. Ajajajajajaj. Od którego momentu zaczynam? A no przecież kupio się pytam. Muszę całego Drakulę jeszcze raz zrobić. Dobra. Mam dużo życia na niego teraz.
i sposób. Powinienem mieć wszystkie narzędzia, jakich potrzebuję, żeby go zabić. Skacz, czemu nie skoczyłeś? Czemu on jest taki wielki, że teraz zajmuje mi cały ekran? Nie powinno tak być. Co, jest jeszcze jedna forma? No co jest? Ja myślałem, że to już... O nie, nie spodziewałem się tego. A przecież miałem wodę święconą, mogłem go zatrzymać. Co mi da continue? W którym miejscu się pojawia? Wszystkie bossy jeszcze raz? Czy Dracula tylko? Dracula tylko, tak? To jest już schody do Drakuli. No spoko. Całe szczęście, bo bym nie zniósł walki z Elizabeth jeszcze raz. Za długa jest. Chyba, że tu się śmierć pojawi. Nie, dobrze pamiętałem, że to jest pokój Drakuli. Nie wierzę, że z nim przegrałem po raz kolejny. Nie wierzę już. Ale ja po prostu każdą formę muszę zobaczyć. Nie lubię tego momentu, bo no długo trwa strasznie. On się powinien szybciej spełnić, tak szczerze. O, no nie! Co ja robię? Dobra, chwila, spokojnie. Przecież wiesz jak to robić. Jak tylko kończy się laser, to podskakujesz. No, bezbłędnie to się wtedy robi. Dwa? Jesus Christ, serio? Dobra, przeskoczyć to. Dobra. Najważniejsze to dotrzeć do drugiej fazy, tam gdzie jest ogień, bo ogień jest prostszy. Jakoś sobie nie radzę zupełnie z tym, z tą fazą. Wow. Płoń! Płoń! Co? Nie, nie chcę nigdzie dalej iść. Co się dzieje? Nie chcę dalej. Nice. Final stage cleared. No powiem tak, miało to zająć 2,5 godziny, zajęło mi 24, więc trochę sobie pograłem. Pierwsza ścieżka za nami, co? I no jestem ciekaw, jak się różnią inne poziomy, więc bardzo chętnie sobie odpalę jeszcze ścieżkę drugą. Gościa z lancą. Ja nie wiem, czy Resurrection of Dracula has been averted. Bo to...
Jakby on się chyba wskrzesił, bo mam wrażenie, że z nim jednak walczyłem. Chyba, że to była jakaś niedoskonała forma. Ten moonwalkujący rycerz. O! Fajna muzyka. Ja ty też chyba trybut jedynki, co? Tancereszka była super. Ja byłem w takim szoku, jak z niej wyszedł ten, wyszła ta ćma. Mistrzostwo świata ten boss. A ten boss rush z osłabionymi bossami to nie był jakiś trudny szczególnie. Fakt, że sobie z nim poradziłem za pierwszym razem łącznie z zabiciem śmierci świadczy o tym, że to nie była trudna walka. Bo nie radziłem sobie jakoś dobrze w tej Castlevanii. Czy Elizabeth była śmieszna. Ale ta końcówka w ogóle, Elizabeth, a potem Dracula, to są takie typowe dwa bossy, które trzeba po prostu zobaczyć, żeby zapamiętać hataki. Potem człowiek sobie dobrze radzi. W ogóle cała ta Castlevania to jest bardzo, w sensie to Bloodlines, wydaje mi się czymś, co bardzo stawia na to, żeby szybko się uczyć, zapamiętując kolejne sekwencje.